Witam Was z powrotem na kanale. Oto nasz projekt F11-2.0. No nie TDI, ale N47. I jak widzicie, większość pracy jest już zakończona. Przynajmniej blacharsko-lakierniczych. Zaraz powiemy Wam wszystkie koszty, co jeszcze jest do zrobienia, jak to wygląda, jak to działa. No i jeden wielki problem, który mam ze światłami. Zaczynamy. F11 kupiłem, no żeby mieć coś na kanał teraz. Dwa, żeby mieć taki w miarę tani dupowóz po mieście i można się nie przejmować o obcierkach, zadrapaniach, wgięciach i takich innych pierdołach. Niestety finansowo pewnie się nie opłaca. Tak jak mówiłem wcześniej, fajnie było, ale pewnie możecie kupić podobny model w podobnych pieniądzach. Może nie bity, ale to zależy, kto się jak zna, kto co lubi robić, ale było fajnie. Nie powiem, że nie. Dobra, czyli tak. Wszystko było pomalowane, wszystko było naprostowane. Jak widzicie, linie są dość dobrze ustawione. Nie wygląda tutaj tragicznie. Samochód się prezentuje bardzo ładnie. Lakiernik ani blacharz dużo nie skasowali, więc jest ok. Jakość roboty jest ponad przeciętną. Nie jest źle. Ale no tak, co jeszcze? No co nas czeka? Największy problem to mam ze światłami. Czyli tak, samochód był na H7 zwykłych, teraz jest na Big Xenonie z ABL, czyli skręca po zakrętach i tak dalej. Kierunki w końcu działają, krótkie światła działają, długie nie działają. Jest problem też z ustawieniami skrętnymi podczas ustawienia na jedynce, ale zaraz Wam opowiem, o co chodzi. Na H7 oczywiście nikt nie robi takich swapów, albo robią full LED i to jest dobrze opisane, a jak nie robią, to przed liftów szczerze wkładają H7 zwykłe i do tego kupują jakiś z Allegro Xenon aftermarketowy, wykodują po prostu te. Message, który tam wyskakuje, jeżeli chodzi o światło, które ma problem, błędy i takie inne pierdoły, no i tyle, na tym się wszystkim kończy. Więc tak, podłączyłem wszystko, okazuje się, że po przygotowaniu i dodaniu do vehicle order, czyli do samochodu, opcji 5.2.2 i 5.2.4 w miarę działają, ale tak jak mówię, nie do końca, bo długich w ogóle nie ma. Nie, wszystko na blacie jest ok, przekrętła, wszystkie inne pierdoły też są dobre. Tutaj brakuje, z FRM-u wychodzi na chyba drugiej wtyczce pin 41 czerwono-żółty kabel, który się nazywa Bike Xenon Shutter i on kontroluje te klapki, które są w Big Xenonie. I niestety tego kabla nie ma w tych wtyczkach, więc już sprawdzałem, jak widać po przecięciach, nie ma miejsca. Trzeba ściągać cały przód oczywiście, lampy, bawić się, więc kupiłem dwie konkretne wtyczki z wszystkimi już wypinowanymi, więc albo je obetnę, albo dodam te kable, które są po prostu, których ich brak. Jak przyjdą mi w tym tygodniu, to się z tym będę bawił i zobaczę co dalej. Oczywiście to opiszę Wam. No i brakuje brązowego kabla, chyba z któregoś pina na dwóch światłach, które idą do terminala 31, the ground. Więc podejrzewam, że to będzie koniec tej roboty, jak już to wszystko będzie działać. Ogólnie samochód się sprawuje bardzo dobrze. Jeździ, skręca, hamuje. Zbieżność może, nie wiem, czy jest w 100%, no bo sanki są nowe, więc wszystko się ustawiło inaczej, ale to idzie też na zbieżność, jak to skończymy. No i tak, po zbieżności trzeba będzie ustawić wszystkie inne pierdoły, które zostały. Co jeszcze mi zostało tutaj? Oprócz światełek związanych z światłami, jest jeszcze Pedestrian Protection System. Zaraz Wam powiem dokładnie, o co chodzi. Jak nie wiecie, to te europejskie samochody mają bardzo fajny system, które pozwalają wybić maskę, żeby nie zabić osoby, którą przez przypadek wyjechaliście. No i tak, tu jest sensor jeden. Tutaj jest podłącznik do niego jeden, od jednego sensora tu jest drugi, to jest taka duża taśma. Tu masz dwa naboje i tam z tyłu są dwa naboje. No i tak, wszystko jest wymienione, ten sensor działa, ten sensor jest podłączony, okazuje się, że uszkodzona jest taśma, która była włożona z innego samochodu. Uszkodzona, nieuszkodzona, no zmieniałem podłączenie, niby po winie jest nieprawidłowe podłączenie, więc zmieniłem ten sensor na ten, co był, nieważne.
Będę musiał kupić nową. 900 zł czy ileś kosztuje od dealera. Samochód jest umówiony na akcję serwisową ZGR, więc sprawdzę go, czy podlega temu, czy nie. Zobaczymy, co dalej. Pod maskę zaraz wam powiem dokładnie, co jeszcze jest do zrobienia. Co było zrobione. Niewygodnie tak otwierać. Ale tak, jak każdy zna, kto się bawi w samochody w Polsce, blacharze, lakiernice i tak dalej. Szkoda mówić czasami. Ale tak, wszystko miałem przygotowane z tego samochodu. Oczywiście wszystko było pogubione. Tutaj też nakrętki brak. Złe były zainstalowane tutaj, więc to muszę naprawić, kupić inne, ponieważ oczywiście to, co dałem, nie wróciło do mnie. Mniejsza z tym. Cena była tania, więc coś za coś. Teraz tak, co jeszcze zostało do porobienia w tym samochodzie? Oprócz rzeczy nowych, rur, nie rur, węży, filtry, podstawa oleju cieknie, więc będzie wymieniona. To jest kruciec do węża od chłodnicy, też go wymienię od razu. Wymiana oleju z silniku, płukanka z Liqui Moly, wymiana oleju w skrzyni biegów. Chłodniczka EGR będzie sprawdzona, mam pompę wody, termostat. Napinacz jeszcze, pasek już jest nowy. Wszystkie płyny, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy będzie wymieniony. Światła będą ogarnięte oczywiście. No i chyba tyle z tych większych takich rzeczy. Jeżeli chodzi o serwisowanie, jak już to będzie zrobione, to samo będzie w dobrym stanie na następne 2 lata czy coś do następnych wymian i tak dalej. A co dalej? Będę robił retrofit. Tutaj mam chyba Champa 2 na komboksie, czy Cica, już nie wiem. Ale będę wymieniał head unit cały na NBT z dużym ekranem, a do tego dojdzie kamera OM-owa do tyłu, przełącznik na kamerę po środku w konsoli, będzie wszystko zakodowane ładnie. Zegarów nie dotykam, mogą być. Chcę wymienić na komforty czarne, całe zawieszenie, razem z boczkami i tylnymi siedzeniami, tylko nie mogę trafić na nic ciekawego w tej chwili. Albo ewentualnie Alcantarę. Ale też znalezienie tego to graniczy z cudem w dobrym stanie. Fajnie by było mieć też rolety, bo lubię rolety z tyłu jak są. Prędzej czy później się przyciemni tył. Felgi, opony też do wymiany. Nie podobały mi się te, to jest bardziej S60, S61. A do tego samochodu po prostu pasują coś z F10, F11, no bo jak widać tutaj offset jest troszeczkę zbyt agresywny. I mi się nie podoba. A zwykłe te F10, taką klasę mają bardzo fajną. Więc na to czekamy. O, jeszcze jedna rzecz. Kamerka jest zainstalowana, ale nie mam podłączonej ze względu na to, że nie mam skąd ukraść prądu. Będę musiał tę konsolę ściągnąć, tutaj znaleźć jakieś wyjście na podłączenie tego, więc postaram się też wam nagrać. A oprócz... O, jeszcze kurczę to. Nie wiem dlaczego, ale... zbiorniczek na wodę. Ostatnio byłem na stacji benzynowej. A dobra, sobie tankuję samochód, zalałem spryskiwacze i akurat wziąłem sobie czerwony płyn. No i tak, jak tankowałem samochód, nagle ktoś na mnie krzyczy: kurde, się diesel leje. Mówię, o co chodzi? Patrzę, a tu się wylało po prostu wszystko, co dopiero wlałem. Więc zbiorniczek jest walnięty albo gdzieś nie jest połączony. Nie miałem czasu na wyściągać tego, ani się bawić, więc następnym razem pewnie... No co już zrobię. Samo ma parę wniotek, parę rysek i tak dalej, ale to ma być tani wóz roboczy. Czy żona go zarysuje, czy ja go porysuję, czy coś się stanie, czy ktoś obije mu drzwi. Taka kolej rzeczy. To nie jest samochód za 500 tysięcy, o który trzeba tak nie wiadomo jak dbać. Ale powiem wam, teraz byłem na myjni i to pewnie pierwszy raz od długich miesięcy. Naprawiałem go przez 6-7 tygodni. Jakieś 45-50 godzin moich poszło na niego, a resztę to blacharze, malarstwo i tak dalej. A jeszcze mi zostanie może z 10 godzin w nim, żeby go tak dopracować, dokończyć, porobić to, co lubię, żeby fajnie wyglądał i tak dalej. Ale ktoś położy na nim chyba ceramikę, bo teraz byłem na myjni i naprawdę bardzo ładnie to wszystko spływało. Nie ma większych jakichś hologramów ani nic na nim, więc no, ktoś dbał o ten samochód. Tutaj oczywiście graty OM-owe, które będą. Niestety sponsoringu nie ma, więc musimy płacić za wszystko. Filtr oleju, podkładki, wszystkie uszczelki, wszystkie OM-owe rzeczy.
klapki doletowe, pompy wody, napinacze, jakieś tam spinki, płyny. Więc wiadomo, z takimi gratami już się jeździ od dawna, jeżeli lubicie samochody. No to teraz trochę o kosztach. Ile to kosztowało, czy się opłacało? Wszystko jest w złotówkach. 21 za samochód, 90 zł car vertical, insurance, no, ubezpieczenie 850, rejestracja 350, jakieś tam drobiazgi 105, blacharz 2800, sanki instalacja 500, szyba 1100, malowanie 1400, jakieś tam jeszcze drobiazgi, łączki do świateł, jakieś coś wyszło jeszcze 550, plus blisko 16 tysięcy za wszystko, co tu widzicie, maska, zderzak, chłodnice, wszystkie rzeczy do silnika, do sprzętu, jeżeli będzie chodzić o ten, o płyny, filtry i takie pierdoły na maintenance i wymianę tego wszystkiego. Deska, poduszki, napinacze. Boże, i coś tam jeszcze na pewno było. Więc wszystkim wychodzi około 43 sakiem. Czy się opłaca? Pewnie nie. Czy bym kupił inny w takich pieniądzach? Pewnie tak. Wszystko, co patrzę, to około 300-350 tysięcy w takich pieniądzach, z różnymi przejściami lub opisanymi lub nie, albo brak winu i tak dalej. Ten samochód, powiem wam, nie ma żadnej szkody wcześniej, nie miał żadnej, a to była jego pierwsza szkoda, z tego, co widziałem po tych car verticalach i wszystkim, co też oczywiście rozumiem, że nie są perfekcyjne, ale mniejsza z tym, jest jak jest. A przebieg jest w miarę prawdziwy, bo książka serwisowa jest, jakieś tam wpisy były, więc się wszystko koryguje bardzo fajnie, więc ma te 284 plus minus. A, no i co? Wiadomo, co się dzieje. Ma fajne takie dodatki, jak na przykład Big Xenon z ABL. Niedługo będzie miał więcej dodatków, więc to też będzie kosztować. No i będzie dalej na minusie, nie będzie się opłacało go sprzedawać, ale no co? Kochamy te graty, nie? Dlatego to robimy. Czasami nie robimy tego racjonalnie, nie wydajemy pieniędzy na nie racjonalnie. Zresztą każda żona to wam powie. Ale cóż, bardzo fajny, przyjemny samochód, oszczędny, niedużo pali. Tutaj po mieście mi wychodzi niecałe 7 litrów, więc w porównaniu z Volvem, który ma też 2 litrowy silnik i pali 13-14 po mieście, spoko, może być. Co kto lubi? No to zależy wszystko od czasu. O, tutaj mi zajęło 6-7 tygodni i nie było za bardzo oszczędzane, jeżeli chodzi o rzeczy. Wszystko jest dobrej jakości, OEM, używane oryginały i tak dalej. Gdzie się da, żeby to miało jakiś sens, ale wychodzi podobnie rynkowo. Ale do czego zmierzam? No może na papierze to nie wygląda kolorowo, ale powiem wam, że się uczycie przez to. I dla mnie to jest najważniejsze, że coś nowego się nauczyłem. Teraz nauczyłem się kodować serię F, co wcześniej nie umiałem. Moja wiedza kończyła się na serii E. Teraz wiem, że coś, co niby czytałem, miało być dość łatwe i proste, jak wymiana świateł, co miało być wszystko plug and play, nie jest, więc musimy się troszeczkę bardziej pobawić. Ale no, pogłębiamy swoją wiedzę. I teraz to jest dla mnie też pierwszy diesel od, kurczę, nie wiem, 12-13 lat. Zawsze coś nowego. No jeszcze musi pokrywa zaworów lecieć, jeszcze jakieś inne rzeczy. EGR trzeba sprawdzić, trzeba dbać o diesla, żeby był prawidłowy. Dobry zalany, jak gdyby, dobrej jakości, jakieś tam dodatki ewentualnie. Już dodałem Liquimoli produkt, który zaraz tutaj wkleję w filmie. Jak oczyścić system diesla? Bardzo fajny produkt. Dolewamy do baku, jeździmy. Ponieważ nie mam go przy sobie, już filmik zrobiłem, ale po prostu nie wkleiłem, zaraz to się pokażę. A to jest taki zapobiegawczy, co się daje, nie wiem, raz na 20 tysięcy, czy tam na 10 tysięcy. No i później trzeba dbać, tam drugi, trzeci bak, coś dolewać. No ten samochód, jak zrobi 1000 km na baku, to ja tak szczerze, to raz na 3 miesiące będę go tankował, czy może raz na 2, a to jest dość długo, żeby diesel stał. Ale no cóż, coś nowego się uczymy. Ja jestem zadowolony z tego. Zapraszam was polubić, posubskrybować i będziemy nowych rzeczy się uczyć i będziemy się bawić dalej samochodami. Bo o to chodzi. Pogłębianie wiedzy, robienie czegoś nowego, fajnego. No i jazda takimi samochodami jest przyjemna, jest fajna. Zapraszam, pozdrawiam was.